Dzień dobry, trochę mnie tutaj nie było, znaczy w sumie co ja gadam, byłem, tylko ten format się zapodział na rok mniej więcej, a to dlatego, że przez cały ten rok bardzo ciężko wpotrzała i nieprzerwanie pracowałem nad tym filmem, żeby był on totalnie w pytkę. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę z własnej winy w dużej mierze się zmęczyłem tym formatem, więc od razu chyba mogę ustalić, mogę ogłosić bardziej. Pierwszą zmianę w kontekście no, dalszego kształtu tej serii do tej pory było tak, że pod filmami z tej serii komentarz, który dostał najwięcej łapek w górę i w którym zawarta była sugestia odnośnie tematu następnego odcinka. To był komentarz, który ja faktycznie brałem i o danej rzeczy film nagrywałem. Rym niezamierzony. Um, Usułam tę za zasadę z bólem serca. W sensie tak naprawdę to nie jest bólem serca, ale ładnie brzmi ta figura retoryczna. Um, też nie zrozumcie mi, że to nie jest tak, że teraz między wierszami mówię wam, że. Kompletnie nie chcę żadnych sugestii odnośnie tematów kolejnych odcinków. Wręcz przeciwnie, będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie chcieli je zostawiać ciągle. Natomiast chciałbym usunąć tę sztywność, bo ja wiem, że ona twórczo mi tak średnio pomaga. Gdyby ona tutaj została, gdybym ciągle był faktycznie zobowiązany do um, nagrywania filmów na dany temat, to wiem, że. Dodałbym ten film, może jakiś następny, i znowu bym się zmęczył, a trochę nie taki jest mój cel. Trochę się przeliczyłem, szczerze mówiąc, kiedy ustalałem tę zasadę po raz pierwszy. Jedynie przepraszam osobę, która um, dostała najwięcej łapek w górę pod komentarzem pod poprzednim filmem. No bo wiecie jak jest. E, natomiast na ten temat jest na tyle szeroki, że być może kiedyś coś o nim nagram, kto wie. E, po prostu się nie chcę znudzić tym materiałem, czy znaczy tym materiałem, tą serią, bo ja wbrew pozorom lubię ją nagrywać. E, mimo, że do tej pory nagrałem jedynie dwa filmy. I w ogóle, kiedy ja wpadałem na ten pomysł, żeby ten format był, to a myślałem, że to będzie taki format cykliczny, trochę jak premiery książkowe w ramach danych miesięcy, które się pojawiają co miesiąc. Myślałem, że to też będzie format, który się będzie pojawiał co miesiąc. Wyszło jak wyszło. Nie zestarzało się to najlepiej. I też wątpię, żebym ja celował i żebym w ogóle doszedł do takiej regularności. Ale no, chciałbym, żeby chociaż w ciągu roku pojawiły się te 3-4 filmy z tej serii. Wydaje mi się, że to był taki wynik, z którego byłbym zadowolony. Myślę, że jest to też idealny dowód na to, że nie powinienem mieć Patronajta. Jak czasami parę osób mi tam sugeruje, bo gdybym ja go założył i musiałbym robić pewne rzeczy, ustalić jakieś progi dla wspierających, to wiem, że. Czy wiem, zakładam, że też minąłby miesiąc, dwa i bym się tym YouTubowaniem zmęczył. Stojąc klasykę youtubowanie spadłoby z rowerka. Chociaż, jak sobie tak myślę, że na jesień prawdopodobnie będę się przenosił do Poznania, to być może wtedy będę potrzebował pieniędzy, więc jeszcze. Zobaczymy. Dziwnie to zabrzmiało, może nie powinienem tego tak zakomunikować. Yy, ale to jest melodia dość odległej przyszłości. Mamy jeszcze 2023 rok. Jeżeli chodzi o to, czym jest ten format, bo macie prawo nie pamiętać, yy, rok nie było filmu z tej serii. Jest to format, który podprowadziłem i delikatnie zmodyfikowałem. Yy, podprowadziłem go od Maćka Dąbrowskiego, który prowadzi kanał Zdupy. Yy, on ma albo miał, w sumie, nie pamiętam, znaczy ja, nie wiem, czy ta seria dalej yy, jakby... Jest tworzona dawno, szczerze mówiąc nie wchodziłem na kanał Maćka. Miał albo ma serię, która nazywa się e, Kurwtura Głupcze. Jest to seria, która polega na tym, że Maciek do konkretnego hasła e, dobierał, teraz żebym nie pomylił, jeden film, jeden serial, e, jeden komiks lub książkę, jedną grę jeden album muzyczny no i mówił o tych rzeczach. No i ja robię mniej więcej to samo, tylko trochę zmodyfikowałem e, te tematy. To znaczy ja mówię w kontekście danego hasła o jednej grze, jednej książce, jednym filmie lub serialu i jednej mandze albo anime. Dzisiaj będzie o najgorszej śmacie, o depresji. Myślę, że nie ma co przedłużać. I od razu przejdziemy sobie do tych konkretnych rzeczy, które wybrałem. Chyba zwykle zaczynałem od gier, więc gra. Cut Lady, polska gra polskiego studia e, Harvester Games. Równocześnie, jeżeli postanowicie wygooglować sobie albo nie, wyyoutube'ować sobie nazwę tego studia, to uważajcie, żeby nie pisać Harvester Game, bo prawdopodobnie wtedy wyskoczy wam przygodówka z 96, a to jest gra, która potrafi zwichnąć psychikę. Szczególnie jeżeli e, jakby poznaje się fragmentarycznie, nie w całości. Co do samej Cut Lady, jest to niskobudżetowa, dość zauważalnie niskobudżetowa, przygodówka point and click. E, również dość niedługa, wydaje mi się, że spokojnie można ją skończyć w jakieś 5 godzin, e, która opowiada historię kobiety w średnim wieku, pewnie około 40, która nazywa się Susan Ashworth. I to jest kobieta, którą poznajemy w dość kluczowym dla jeszcze momencie, to znaczy w momencie, w którym to życie się kończy. <grych> Nie powinienem się zaśmiać. E, nasza bohaterka w intro tej gry popełnia samobójstwo. No i też muszę stresić wam de facto pierwsze, nie wiem, kilkadziesiąt minut tej gry, żebyście mniej więcej rozumieli, o co chodzi. E, popełnia właśnie samobójstwo i budzi się mm, na jakiejś takiej dziwnej polanie. E, no i po jakimś czasie spotyka kobietę, która nazywa się e, Królową Czerwi. Queen of Maggots, chyba tak to było przetłumaczone. E, I ta właśnie kobieta mówi, że ją skrzesi, Że w ogóle chyba sprawi, że ona będzie nieśmiertelna. Teraz ją przywróci do życia, natomiast nasza bohaterka musi zabić 5 osób. I taki jest punkt wyjściowy. Nasza bohaterka chwilę później budzi się w szpitalu. Gra, jak prawdopodobnie na no wkleję gameplay, więc możecie zauważyć, operuje bardzo skromną paletą barw. Poza nielicznymi przypadkami to jest gra praktycznie w całości utrzymana w czerni, bieli i odcieniach szarości. Ewentualnie czasami można dostrzec okazjonalną czerwień, myślę, że wiadomego pochodzenia gra nie wygląda dobrze graficznie natomiast nie wiem czy to był zamierzone czy to był efekt który mieli twórcy w głowie czy to wyszło tak o ale te bardzo kanciaste modele postaci oszczędne tło powiedziałem też że lekko pokraczna animacja to wszystko buduje bardzo dobry klimat ta gra jest niesamowicie depresyjna i to jest de facto horror nie powiedziałbym że to jest przez większość czasu jakaś niesamowicie straszna gra ma takie momenty szczególnie jeden epizod w pewnym domu które całkiem nieźle podnoszą ciśnienie, natomiast jak widać, to też nie jest taka gra, która mogłaby na to stawiać gameplayowo, bo to jest gra 2D, gdzie no, w zasadzie wyłącznie możemy poruszać się w lewo albo w prawo. Um, zagadki, jakby, jakby nie było mówimy o przygodówce to są bardzo proste. Ta gra jest generalnie dość prosta. Wydaje mi się, że małe szanse są, już się zatniecie na jakimś fragmencie. To jest prosta gra, która nawet nie tyle stawia na fabułę, która nie powiedziałbym, że jakaś wybitnie dobra. Ale bardziej na nastrój. Powiedziałbym, że to, co zasługuje na wyróżnienie, to jest relacja naszej bohaterki z pewną kobietą, którą ona poznaje później. Bardzo podoba mi się, że w ramach bardzo okrutnej i nieprzyjemnej historii twórcy dali ten taki pierwiastek, to takie światełko, że nawet w bardzo słabej sytuacji jest potencjał, jest szansa na wyjście na prostą. Wydaje mi się, że to jest siła tej gry. I to jest też chyba jedna z niewielu gier, które mają. Różne zakończenia do wyboru, gdzie teoretycznie to zakończenie, które jest zakończeniem gorszym, bo wydaje mi się, że są dwa zakończenia, przynajmniej o dwóch wiem. Mamy dobre i powiedziałbym, że mniej dobre. I wydaje mi się, że to mniej dobre mi się bardziej podobało, że jakoś tak ładnie dopełniało mi całej historii. Polecam, bo zakładam, że cena tej gry nie jest jakaś bardzo wysoka. Nie zajmie Wam też dużo czasu, jeżeli lubicie grozę, ee, no jakby to co jest w tytule filmu do jakiegoś stopnia interesuje Was w jakichś tam różnych mediach, czy to filmach, czy to grach to uważam, że to jest poruszone naprawdę dobrze plus jeden z moich, myślę w przeciągu ostatnich lat ulubionych soundtracków w grach komputerowych zakładam, że na samym początku, kiedy zaczynałem mówić o tej, o tej grze to puściłem Wam fragment mojego ulubionego utworu z tej gry ten utwór, który leciał nazywał się Don't Follow the Light, ale też nie wiem czy ja go wkleję w sensie, jeżeli mi YouTube prawa autorskie wywali, no to pewnie go nie wkleję ale soundtrack jest fantastyczny, wydaje mi się on robi połowę klimatu. Też jeżeli ta gra wam się spodoba, to macie też dość pokaźny umiarkowanie pokaźny powiedzmy patrząc na to, że to jest małe niezależne studio, wybór innych gier, bo jest, są gry Downfall i Burnhouse Lane, to są gry, które dość mocno, czy zdecydowanie mocniej niż ta gra skręcają w stronę horroru psychologicznego. Ta gra też jest Horrorem psychologicznym, ale powiem, że w mniejszym stopniu. No i jest jeszcze gra y, Lorela. Nie wiem, tego dobrze. Lorelai. Y, ona jest najmniej horrorowa, ale wydaje mi się, że równie, równie dobra. Anime Welcome to the NHK. To jest historia, która ma już swoje lata. W ogóle wydaje mi się, że też było tak, że to była najpierw powieść, potem była manga, i później um, też zrobiono właśnie anime. Anime ma przynajmniej z 15 lat. I to trochę widać w animacji. W sensie, jak ktoś spodziewa się animacji na poziomie, nie wiem, Chainsaw Mena, Jujutsu Kaisen, czy jakichś współcześnie wychodzących rzeczy, to trochę się zawiedzie. To jest jednak ta um, mniej efektowna strona japońskiej animacji. Um, historia, gatunkowo to jest komedio-dramat, pewnie tak byśmy to najlepiej mogli nazwać, jest ja dość specyficzna, nawet jak na standardy japońskiej animacji, właśnie. To jest historia faceta, nazywa się on um, Tatsuhiro, ma jakieś trochę ponad 20 lat. Parę lat temu porzucił studia i prowadzi dość specyficzny tryb życia. Mianowicie jest on kimś, kogo w tym świecie, w sensie w tej historii też w ogóle, wydaje mi się, że to jest termin normalnie istniejący, nie wymyślony na potrzeby. Właśnie Welcome to DNHK nazywa się osoby, które prowadzą taki tryb życia jak nasz bohater: Hikikomori. Hikikomori to są osoby, które praktycznie cały czas siedzą w domu, nie wychodząc, nie wiem, cały czas grając oglądając, czytając, w każdym razie nie ruszające się z domu, jeżeli naprawdę nie muszą tego zrobić. Natomiast nasz bohater powiedziałbym, że um, ten, ten strach, znaczy inaczej, ten tryb życia wprowadził trochę na nowy poziom, dlatego, że nasz bohater uważa, że wszystko, co złe, co w jego życiu się przydarzyło, a, to jest spisek organizacji, która nazywa się właśnie um, NHK, to bodajże był skrót od Nippon Hikikomori OK, no i nasz bohater siedzi na tyłku, bojąc się po prostu z domu wyjść, i tak już trwa to parę lat. Zmienia się to w momencie, kiedy dostrzega on, w zasadzie to chyba jest początkowo tak, że z jego, ze swoją babcią odwiedza go pewna dziewczyna, która na pewnym etapie stwierdza, że jest w stanie mu pomóc, jakby przywrócić go do życia w, w społeczeństwie. Problem tej historii jest taki, że ona zaczyna się bardzo, znaczy inaczej, może ona się wydaje bardzo taka niepoważnej kresku na początku. Bo te postacie są bardzo takie, wiecie, grubą kreską kreślone, mogą wydawać się przerysowane. Głównego bohatera trochę ciężko lubić, ale, ale im dalej, tym lepiej. Znaczy mnie ten początek w ogóle nie odrzucił, szczerze mówiąc. Ale może dlatego, że ja jestem w jakimś stopniu <ścoughs> przyzwyczajony do tego typu um, pisania postaci, kiedy oglądam anime. Ale uważam, że te Niejednokrotnie stereotypowe postaci w bardzo udany sposób udaje się rozwinąć i stają się niesamowicie ludzkie. Um, I mam też takie poczucie, że to, co jest istotne w historiach, które poruszają temat depresji, pewnie bo nie nasz bohater ma taką. Znaczy nie tylko nasz bohater, bo tutaj jest więcej postaci, a nasz bohater ma taką trochę ukrytą depresję. To jest pokazanie bohatera w, w absolutnym dnie, a potem pokazanie, że jest szansa z tego wyjść, że hej, można zmienić coś w swoim życiu. A to się udało moim zdaniem. I, i śledzenie tego, co przedstawia się bohaterowi jest takie powiedziałbym, wyzwalające w dużym stopniu, dające nadzieję. Paradoksalnie to całe przerysowanie i te bardzo. wydawałoby się nietypowe sytuacje, wydają mi się bardzo prawdziwe, jeżeli się nad nimi pochylimy i trochę się zastanowimy, i trochę przymkniemy oko na pewne charakterystyczne dla właśnie japońskiej animacji archetypy, sposoby prowadzenia narracji, jakieś takie właśnie rzeczy powiązane z humorem, to sam trzon wydaje mi się bardziej prawdziwy, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Dla mnie może to nie była historyka i zmieniająca życie, ale też wiem, że dla wielu była. W sensie wiem, że jest masa takich opinii, że to jest coś, co do nich tak niesamowicie mocno trafiło, że w ogóle uważają to za jedną z najlepszych um, japońskich animacji, w sensie najlepszych historii, na jakie można trafić w anime. Kwestia subiektywna yy, też mnie poruszyła, jakby niewątpliwie. Jak mówię, nie nazwałbym jej zmieniającą życie. Mojego raczej nie zmieniła. Szczególnie wydaje mi się, ta historia zyskuje mniej więcej od połowy tak okolice 14 odcinka. Welcome to Dziennejczka ma bodajże 24 odcinki. Bardzo polecam. Też wydaje mi się, że jednak faktycznie początek może być dla niektórych dość ciężki, ale spróbowałbym, bo wydaje mi się, że, że warto. Film. Manchester by the Sea. Film, który widziałem w swoim życiu raz niedługo po premierze, czyli w 2016 roku, czyli jeszcze jak byłem w liceum. I nie mam zamiaru go powtarzać, bo to było dla mnie tak piekielnie bolesne doświadczenie, że nie chcę do niego wracać. Mimo, że teraz jakby wiem, na czym polega ta moc i to uderzenie w tym filmie, to był też film, który wywołał mnie duże emocje na samych Oscarach, bo to był ten czas, kiedy jeszcze Oscary śledziłem i miałem nadzieję, że to jest film, który, który wygra. W sensie nie wydawało mi się to takie bardzo prawdopodobne, ale jednak liczyłem, że może. W sensie też jakby nie stawiałem, że, że wygra Moon Knight, który ostatecznie wygrał. Wydawało mi się, że wygra La, La Land. Ale no, były na pewno dwa filmy, które chciałbym, które wolałbym zobaczyć nad Moon Knight. Koniec końców to był właśnie Manchester by the Sea i Fences z Denzelem Washingtonem i Violą Davis. Manchester by the Sea jest bardzo cichym, bardzo kameralnym filmem o mężczyźnie granym przez Casey'ego Afflecka, jeden z najlepszych ról ostatniej dekady, myślę spokojnie. Mimo, że to też jest rola w większości bardzo cicha, bo Casey Affleck gra bardzo tak nieekspresyjnie, spokojnie. To jest facet, którego poznajemy w momencie, kiedy z jakiegoś powodu jest on totalnie złamanym przez życie człowiekiem. To jest facet tak wyłączony z jakichkolwiek kontaktu z innymi ludźmi, jakoś tak zamknięty, oderwany od wszystkiego, przybity, smutny, niewylewny mieszka w jakiejś tam klitce, w piwnicy w zasadzie jego życie to jest, wiecie, to samo codziennie i punktem wyjściowym dla całej fabuły jest to, że nasz bohater dowiaduje się, że jego brat umarł, zmarł no i fabuła tego filmu polega na tym, że nasz bohater zostaje opiekunem tak się to tłumaczy, legal guardian zostaje opiekunem syna swojego brata, czyli swojego nobratanka to jest film o niezrozumieniu, to jest film o dorastaniu, to jest film o traumie. Fantastycznie zagrany, bardzo jak już powiedziałem, cichy, kameralny i bolesny. Ten film. o, um, uh, Ten film oczywiście na pewnym etapie nam tłumaczy, czy nasz bohater jest jaki jest. I ta scena, czy też te, nie wiem, 10 minut w filmie, to jest coś, co mnie tak kurewsko zmiotło z planszy za pierwszym razem i też jedynym, kiedy widziałem ten film. To jest wiecie, czasami macie ten moment takiego cichego płaczu, że nie płaczecie, ale w środku po prostu wami targa. No i będą no wtedy <tarka> targało przepotwornie. Film jest momentami całkiem zabawny, szczerze mówiąc. W się ma takie sceny humorystyczne, ee, co jest trochę takim zabiegiem, które, który pozwala, wiecie, mocniej wybrzmieć tym, tym dramatycznym momentom. To jest trochę jak ze słonem Karmelem, no nie? Kiedy solicie Karmel, to głównie dlatego, żeby ta słodkość była bardziej podbita. Tutaj trochę też czasami tak jest. Znaczy, wydaje mi się, że głównie jak myślę o tym filmie, to myślę o scenach konkretnych. Scena, właśnie, kiedy dowiadujemy się, co się stało naszemu bohaterowi. E, scena rozmowy z żoną pod koniec, pod koniec filmu. E, też wybitna, moim zdaniem, mimo że bardzo niewielka, jeżeli chodzi o czas. E, rola Michelle Williams. E, w sensie ja bym nie dał jej Oscara za, mm, za, za tę rolę drugoplanową, bo faktycznie Viola Davis to tam pozamiatała w tamtym roku, ale. Ale, jak na to, ile jest jej w tym filmie, to ma kolosalne znaczenie dla całej historii. Ciężko jest o tym filmie mówić. Ja bym go nie polecił każdemu. E, zrobiłem kiedyś ten błąd, bo poleciłem go mojej koleżance z klasy, e, kiedy byłem w liceum jeszcze. I ona go obejrzała, i też ją trochę zmiotło. <laughs> e, bolesne jest dla mnie samo wspomnienie tego filmu. Jest to na pewno jeden z najbardziej emocjonalnych i dramatycznych filmów, jaki widziałem na przestrzeni ostatniej dekady. I to też jest taki film, gdzie faktycznie macie ten, taką nadzieję, że być może będzie trochę lepiej. Ale tutaj. Um, Tutaj jest to okraszone bardzo dużą warstwą bólu i nie wiem, czy jest dla każdego sens się przez to przedzielać, bo to będzie film, który was może być nudny dla niektórych, bo jak mówię, jest powolny i, i dość taki kameralny, ale... ale, bolesny, ale tak bolesny, że, że wow. No i książka. Bezbarwny cukru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa. To jest w ogóle moja pierwsza książka Murakami, jaką przeczytałem w swoim życiu. Wydaje mi się z tego co czytałem, że wiele osób uważa, że to jest jedna ze słabszych książek Murakamiego. Ona definitywnie jest jedną z bardziej zwyczajnych książek tego autora. Jak sobie porównacie tę książkę do, nie wiem, Kawki nad Morzem, do Kroniki Ptaka Nakręcacza, no to, to, to nie ma za bardzo porównania. To jest ponownie dosyć przyziemna i kameralna historia z bardzo interesującym konceptem fabularnym. Główny bohater, co chyba nikogo nie zszokuje, nazywa się Tsukuru Tazaki. E, facet przed 40 40 e, który prowadzi bardzo zwyczajne życie, e, okraszone, powiedziałbym, tymi stanami depresyjnymi, e, aż pewnego dnia za nową kobietę, z którą chyba zaczyna się spotykać, stwierdza, że czas rozwiązać pewną dziwną zagadkę ze swoich lat e, szkolnych, która przez te lata z jakimiś tam przerwami, no, ale jednak nie, nie daje mu spokoju. Nasz bohater, kiedy chodził do, kiedy chodził do liceum, Miał grupę przyjaciół, z którymi bardzo mocno się trzymał, aż pewnego dnia dostał telefon. Dostał on telefon, z którego dowiedział się, że ci ludzie nie chcą więcej go widzieć, nie chcą w ogóle się z nim zadawać, nie chcą go znać, nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Drugi to kompletnie, wiecie, nagle, bez podania żadnego powodu. No i nasz bohater wraca po tych 20, pewnie niecałych 20 latach. W swoje okolice, gdzie spędził młodzieńcze lata, żeby dowiedzieć się, o co w ogóle chodziło i dlaczego zerwali tak nagle i tak definitywnie z nim wszystkie możliwe kontakty. E, ja nie wiem, czy nie wiem, czy powiedziałbym, że to faktycznie jest, moim zdaniem, jedna z lepszych książek Murakamiego. Natomiast to jest taka książka, która ze mną chyba najbardziej kliknęła e, ze, spośród wszystkich tych książek, e, które właśnie czytałem od, od pana Harukiego. Być może przez to, że to jest historia bardzo przyziemna, ona jakoś tak ze mną zagrała. W sensie nie miałem wtedy porównania, bo jak mówię, to była moja pierwsza książka Murakamiego, ale o ile. Znaczy, zwykle przy historiach Murakamiego jest tak, że trochę się obserwuje jakieś dziwne rzeczy i to, czy wam się to spodoba, czy nie, to jest kwestia zupełnie indywidualna. A tutaj faktycznie chciałem, żeby się bohaterowi udało, żeby to się skończyło dobrze. Yy, I wydaje mi się też, że zwykle zakończenia Murakamiego są dziwne. Tutaj mamy zakończenie, które po pierwsze jest dla mnie bardzo spełniające, a po drugie. W przeciwieństwie do dużej liczby książek tego autora Chyba trochę wiem jak je interpretować Przynajmniej mam takie poczucie, że W mojej głowie zrodziła się taka interpretacja, która mnie satysfakcjonuje I która jest dla mnie dobra Bardzo uważam dobre, subtelne I prawdziwe poruszenie Tematu w jakiejś takiej izolacji Samotności I też wydaje mi się, że sam um, Sam ten motyw Bohatera, który zrywa Z którym zerwane są wszystkie kontakty Przez jego grupę przyjaciół To jest coś, z czym duża Liczba ludzi może się identyfikować, bo myślę, że dużo osób po skończeniu szkoły tak miało, że albo nawet nie po skończeniu szkoły, po skończeniu szkoły, studiów, czegokolwiek, że mieliście grupę przyjaciół, z którymi byliście nierozerwalni, spędzaliście z nimi bardzo dużo czasu, a potem nagle po tej zmianie to się jakoś rozmyło. I na przykład, kiedy spotykacie ich po latach, to te rozmowy już nie są takie, jakie były kiedyś, bo ludzie się zmieniają przez te lata. I mam też takie poczucie, że Dlatego e, niejednokrotnie, przynajmniej w moim przypadku, te wszystkie spotkania klasowe e, po latach to są niejednokrotnie doświadczenia dość bolesne, bo wracacie do ludzi, których znaliście, którzy byli dla Was ważni, i orientujecie, że to są, nie, są, nie, są, nie są ci sami ludzie, że to są ludzie, którzy się zmienili. I Wasze relacje, e, to co kiedyś między Wami było, to jak się w swoim towarzystwie czuliście, to, to już nigdy nie wróci. To jest coś, co było, przeminęło, trzeba iść dalej. Mam takie poczucie, że Murakami albo z autopsji, albo po prostu z, ze względu na bardzo duże wyczucie potrafił to zawrzeć w tej książce. I to jest coś, co mnie tak, jakoś tak strasznie uderzyło. Fabularnie nie mogę wam za bardzo mówić, o co chodzi, no bo to jest historia, w której bardzo ważnym elementem jest to, dlaczego ta, ta grupa bohaterów zerwała kontakt z Też wydaje mi się, że to jest coś, co nie uderzyłoby mnie obecnie tak mocno, bo jak czytacie Murakamiego, to wiecie, że Zwykle jego główni bohaterowie nie są jacyś bardzo charyzmatyczni i wyraziści, szczególnie jeśli to są męscy główni bohaterowie. Natomiast mam takie wrażenie, że w ramach tej historii bardzo mocno poczułem to, że Murakami bardzo dobrze wyszło napisanie postaci, która jest pusta w środku, która faktycznie jest taka zrezygnowana, która faktycznie trochę nie czuje życia po prostu z tym, z tym co się dzieje wokół niego płynie i tak wiecie, w dużej mierze obojętnie to robi. Kliknieło to ze mną bardzo i wydaje mi się, że w ogóle jeśli miałbym z tych czterech rzeczy, spośród gry filmu, anime i właśnie tej, tej książki polecić wam jedną historię, która jakby na mnie najbardziej zadziałała, no to chyba książkę. To chyba bez barwy to taki na mnie zrobił największe wrażenie. I o czterech rzeczach powiedziałem, więc w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu, pozdrawiam was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.